dziękuję również trenerowi. Życzę w przyszłości powodzenia. Jeżeli chodzi o mecz, praktycznie 35 minut pierwszej połowy, zdecydowana przewaga Radomiaka. Zdecydowanie lepszy zespół Radomiaka. Myślę, że po tej 35 minucie troszeczkę ta gra się wyrównała, my zagraliśmy troszeczkę lepiej. Bo przez pierwsze 35 minut byliśmy na wycieczce. W drugiej połowie na miarę swojego potencjału, na miarę swoich możliwości pokazaliśmy jakąś tam nie najwyższych lotów piłkę, ale taką powiedzmy średni poziom drugoligowy. Także dziękuję bardzo. Wszystko co powiedział, szczególnie do przerwy, trener Wtorek, zgadza się. Mieliśmy swoje 35 minut, uważam, że świetnej gry. Stworzyliśmy kilka sytuacji. I plan był właśnie dokładnie taki, żeby przez pierwsze minuty zaatakować, wyjść zdecydowanie agresywnie i strzelić bramkę, żeby nam się łatwiej grało. Nie wiem, na początku wydawało mi się, że na moich zawodnikach kompletnie nie było jakiejkolwiek jakiejś presji, stresu i bardzo dobrze poradzili sobie z tym świetnie. Nie było panikowania, mimo że mieliśmy naprawdę topór na gardle, nawet nie nóż, także wyszliśmy z tego, mimo że to jest remis. To jednak cieszmy się, bo to jest zwycięski remis. Cel, który został przede mną przedstawiony i który miał być osiągnięty, został osiągnięty. I myślę, że w drugiej połowie ta gra się rzeczywiście wyrównała. Mieliśmy jeszcze może tam jakieś dwie sytuacje. Uważam, że jeden ewidentny błąd sędziego, który jestem 100% przekonany, bez patrzenia w kamerę, gdzie nie widzą nawet ewidentnego rzutu karnego, cały stadion to widział. Natomiast no, już się zaczynam powoli przyzwyczajać, że co mecz gdzieś tam po dwie, trzy sytuacje gdzieś bliżą przeciwko nam i no, po prostu ludzie mylą się i szkoda, że akurat nas dotyka. Gratuluję moim piłkarzom zajęcia 9. miejsca, mimo że to dziwnie brzmi, 9. miejsce, ale wszyscy doskonale wiemy, co to 9. miejsce dla nas znaczy. Pracujemy teraz na nową rundę. Ja pracuję, zawodnicy odpoczywają przez 2 tygodnie i od pierwszego wracamy, zakasujemy rękawy i pracujemy mocno, żeby w przyszłym sezonie no, dobrze zacząć, przede wszystkim dobrze zacząć i co będzie później, to się okaże. Dzięki.